Witam Państwa, mówi Piotr Łukowicz. Chciałem pokazać kilka rzeczy dotyczących tak zwanego trybu edycji. Tryb edycji jest standardowym trybem Blendera używanym do zmiany wewnętrznej struktury obiektów. I teraz tak, aby pokazać na czym to polega, dodam cube'a do sceny. I teraz ten cube jest standardowo w trybie obiektowym. Po dodaniu w domyślnej konfiguracji mamy Object Mode. Ten tryb możemy zmienić wybierając Edit Mode i w tym momencie mamy dostęp do wewnętrznej struktury mesha, jakim był ten cube. Mogę na przykład zaznaczać pojedyncze wierzchołki. Tryb zaznaczania wierzchołków mogę zmienić w tryb zaznaczania krawędzi, klikając na listwie guzik z zaznaczaniem krawędzi. Teraz jedno kliknięcie prawym klawiszem zaznacza krawędź. Mogę również zaznaczać całe ściany. Punkt środkowy na ścianie po kliknięciu zaznacza całą ścianę. Mogę mieć ten tryb połączony razem z trybem zaznaczania krawędzi. No i wtedy, jeżeli kliknę na wierzchołek, to zaznaczam wierzchołek, a jeżeli kliknę w pobliżu wierzchołka lub na krawędź gdzieś, zaznaczam krawędź. Jest to dosyć wygodne. Te tryby możemy przełączyć naciskając klawisze Ctrl-Tab. Wtedy możemy zmieniać automatycznie, czy też szybko, zaznaczanie ścian, wierzchołków i krawędzi. Teraz, aby dodać nową geometrię do takiego mesha, ewentualnie usunąć starą, używam znanych już kombinacji klawiszy, na przykład do usuwania można użyć klawisza X. Usunąć mogę wierzchołki, krawędzie, ściany, mogę usunąć wszystko, mogę usunąć tylko krawędzie i ściany, wierzchołki pozostaną, mogę usunąć tylko ściany, wtedy pozostaną również krawędzie i mogę usunąć tak zwane pętle krawędzi, czego na razie nie będę pokazywał. I teraz usunę może tę krawędź poprzez usunięcie wierzchołków. Usunięcie wierzchołków spowoduje, że zniknie nie tylko wierzchołek, ale powiązane z tym wierzchołkiem wszystkie krawędzie. A ponieważ znikną krawędzie, znikną również powiązane z tymi krawędziami ściany. Więc usunięcie dwóch wierzchołków z takiego cuba powoduje całkowitą destrukcję, prawie pozostają tylko dwie całe ściany. W tym trybie chciałem pokazać, jak można dodać nową geometrię. A więc przełączę się do trybu wierzchołków i teraz lewy klik i Ctrl wciśnięte powodują, że dodaję do sceny nowy wierzchołek. Takich wierzchołków mogę dodać tyle, ile chcę, ale jeżeli którykolwiek z nich jest zaznaczony, wtedy łączy się z tym nowo dodanym. Ok? Jeżeli nie mam zaznaczenia, klikam gdziekolwiek, wstawiam nowy wierzchołek. Jeżeli jest zaznaczony ten wierzchołek lub ten, wszystko jedno, kliknięcie łączy mi ten zaznaczony z poprzednim. Jeżeli mam dwa wierzchołki zaznaczone, no cóż, wtedy pojawia się ściana. A jeżeli mam zaznaczoną całą ścianę, mogę łatwo utworzyć bryłę, również w ten sam sposób. Teraz mam bryłę, która akurat była bryłą otwartą. Teraz to są sposoby takie bardzo proste dodania nowych wierzchołków, krawędzi lub ścian. Natomiast w przypadku, kiedy mam jakieś dwa wierzchołki stojące swobodnie gdzieś w przestrzeni, na przykład tak jak teraz, to mogę je połączyć w jedną krawędź, ewentualnie dwie krawędzie mogę połączyć w jedną ścianę. Robi się to zaznaczając oba wierzchołki, naciskając klawisz F. F od Face, ponieważ każda ściana w Blenderze nazywa się Face. Zaznaczenie dwóch krawędzi, naciśnięcie F, tworzy między nimi ścianę. Nie mogę tej ściany utworzyć kolejny raz, pojawia się wtedy ostrzeżenie, że zaznaczone wierzchołki już tworzą ścianę. Mogę teraz tę ścianę, której tutaj brakuje, zamknąć również w cubie. Kolejna rzecz to jest odcinanie wierzchołków od bryły, w której się znajdują. W tym przypadku, gdybym chciał otworzyć troszeczkę tego cuba, naciskam klawisz V przy zaznaczonym wierzchołku i to powoduje mi, że odcinam jakby jedną ze ścian, tworząc szczelinę. Mogę tę ścianę lekko rozsunąć. Jest to tak zwana operacja Rip Vertices. W tym momencie tutaj akurat odetnę w ten sposób. Ok, ważne jest, w którym miejscu trzymam myszkę. Jeżeli będę chciał odciąć na przykład górę, trzymam myszkę na tej górnej ścianie i ona jest wtedy w taki dziwny sposób lekko odcinana, trzeba to wyczuć. Teraz, jeżeli już mogę rozcinać ściany, warto powiedzieć, jak można ściany odseparować całkowicie. W tym celu usunę ten obiekt, dodam sobie nową kostkę i w trybie edycji mogę na przykład odciąć tę ścianę, która jest górną częścią i oddzielić ją od reszty mesha. Natomiast całość pozostanie nadal jednym obiektem. W tym celu naciskam klawisz Y, później klawisz Enter i teraz mogę odciętą ścianę podnieść do góry. To jest troszeczkę tak jak Rip Vertices uzyskiwane przez klawisz V.
OK. Weźmy sobie teraz, zaznaczmy 4. Naciskam V. I jak widać, nie działa. Ripping działa tylko wtedy, kiedy mamy zaznaczony jeden lub więcej wierzchołków, ale one tworzą coś takiego jak prostą. Wtedy Blender wie, które ściany ma odciąć. OK. W tym momencie to działa. Weźmy, obniżmy tą ścianę, troszeczkę ją przeskaluję, aby było wiadomo, że rzeczywiście tutaj coś zostało rozcięte. Oprócz tego możemy również odseparować całkowicie od danego mesza jakiś jego fragment poprzez jego zaznaczenie i naciśnięcie klawisza P. W tym momencie odseparowujemy mesz tak dokładnie, że utworzony zostanie nowy mesz, który zawiera ten zaznaczony fragment. Jeżeli wybiorę polecenie Selection z menu Separate, w tym momencie już nie mogę nic zrobić na tym swoim poprzednim planie, dlatego że on stał się osobnym obiektem, a osobne obiekty w trybie edycji nie dają się edytować. Oddzielmy również ten górny mesh przez klawisz P. Można również oddzielać wszystkie części, które są osobne, nie połączone ze sobą krawędziami, ewentualnie według materiału. Ale oddzielam teraz według zaznaczenia. Mam teraz trzy obiekty. I te trzy obiekty powstały z tego jednego po jego rozdzieleniu. Jeżeli chciałem te obiekty z powrotem połączyć, muszę je zaznaczyć i nacisnąć Ctrl-J. Tego typu operacja łączy obiekty. Teraz mają wszystkie wspólny środek, jest tylko jeden środek i w trybie edycji mam dostęp do każdego elementu. Mogę łatwo zbudować sześcian nawet z pojedynczego wierzchołka. Aby wstawić pojedynczy wierzchołek, wstawię na początku plane'a i z tego plane'a w trybie edycji usunę trzy wierzchołki. Zostaje jeden wierzchołek. Z tego wierzchołka łatwo zbudować nowy sześcian. W tym momencie robię to tak, że przy zaznaczonym wierzchołku klikam z kontrolem mniej więcej w oczka siatki, tak aby narysować przynajmniej fragment jakiegoś kształtu, który będzie mi przypominał mniej lub bardziej sześcian. OK? Robię to w ten sposób, używając różnego rodzaju widoków. Teraz w widoku z góry klikniemy jeszcze tutaj. I to, co zrobiłem, to taki zestaw krawędzi. Teraz te krawędzie możemy połączyć w ściany, zaznaczając je i naciskając klawisz F. Tworzy mi to kilka ścian mojego cube'a. OK. Pozostaje mi jeszcze tylko zrobić dolną krawędź, a więc ustawiam się w widoku równoległym do siatki. Jestem w widoku ortogonalnym. I klikam z klawiszem Ctrl gdzieś w to miejsce, aby wstawić pionowy fragment. I teraz tworzę kolejne ściany. I już za chwilkę będę miał cube'a. Zostaje ostatnia ściana do zrobienia. I teraz ten cube, jak widać, jest taki trochę dziwny. Ma takie dziwne cieniowanie. To jest jedna rzecz. Ściany są podejrzane, bo nie widać w ogóle krawędzi pomiędzy nimi. Na przykład w trybie obiektowym. On jest taki dziwny, jakby był z wosku czy czegoś. Natomiast w trybie edycji widać również, i nie tylko w trybie edycji, że on jest krzywy. Jeżeli się go powiększy, w trybie siatki obejrzy, to widać, że te wierzchołki nie są idealnie w siatce. No i to można poprawić, korzystając z menu Snap. A więc zaznaczam wszystkie wierzchołki, naciskam Shift S i wybieram Selection to Grid. W tym momencie odległości między wierzchołkami są na tyle ustawione sensownie, że przybliżają się te wierzchołki do najbliższego oczka siatki, powodując, że nagle dostaje idealnie równy sześcian. To, co zostało do poprawienia, aby ten sześcian był rzeczywiście sensowny i wyglądał jak sześcian, to zmiana cieniowania ścian, bo to cieniowanie ścian odpowiada za to, że nie widać wyraźnie krawędzi. Cieniowanie ścian mamy na zakładce z narzędziami po lewej stronie, w momencie, gdzie stoi napis Shading. Wystarczy nacisnąć Flat i w tym momencie cała zaznaczona bryła przypomina normalną kostkę. Dla porównania wstawię zwykłą kostkę. Odsunę ją troszkę, ale można było je porównać. No i okaże się, że są identyczne z jednym wyjątkiem. Otóż ważne jest, w którym miejscu jest środek. Zaznaczam może wszystkie środki obiektów. Teraz tak, kostka, którą wstawiłem, ma środek w swoim rzeczywistym środku. OK? Natomiast kostka, którą zbudowałem, ma środek gdzieś z boku. I teraz warto byłoby wiedzieć, w jaki sposób można ten środek przesunąć. Otóż można zrobić to na dwa sposoby główne. Otóż w trybie edycji kostkę przesuwamy w miejsce, które będzie zajmowała siatka wierzchołków, tam gdzie dookoła środka na przykład jest dużo, że tak powiem, miejsca. W tym momencie przesuwając siatkę powoduje, że środek zostaje nietknięty, a działa to tylko w trybie edycji. Natomiast jeżeli jestem w trybie obiektowym i środek obiektu leży na przykład poza obiektem, tak jak teraz, wtedy mogę wcisnąć Ctrl-Shift-C
i wybrać opcję z menu Set Origin, która nazywa się Origin to Geometry, to znaczy początek do geometrii. Wtedy środek obiektu zostaje ustawiony automatycznie pomiędzy wszystkimi wierzchołkami. No i już mam sprawę naprawioną, teraz mam dwa identyczne kuby. Mogę je na siebie nałożyć i widać, że żaden z nich nie wystaje. Wydaje się, że jest tylko jeden z nich. Podsumowując, w trybie edycji mam do czynienia z jednym obiektem naraz, inne obiekty są wtedy zablokowane i nie mogę ich edytować. W trybie edycji również mogę dodawać nowe wierzchołki, nowe krawędzie oraz nowe bryły poprzez lewe kliknięcie z wciśniętym klawiszem Ctrl. Usuwanie elementów odbywa się po ich zaznaczeniu, wciśnięciu klawisza X, ewentualnie Delete, i wybraniu tego, co ma być usunięte. Mogę na przykład usunąć nie wierzchołki z górnej części tego cuba, bo to usunie bardzo dużo, ale na przykład same faces. W tym momencie wylatuje tylko ściana, zostaje natomiast to, co było wcześniej do niej przywiązane. W trybie edycji mogę również łatwo oddzielić fragmenty bryły poprzez klawisz P i wybranie Selection, aby odseparować pewne elementy. Mogę również wyciąć fragment jakiejś bryły i pozostawić ją wewnątrz danego obiektu, czyli bez separacji, ale z samym odcięciem. Robi to klawisz Y. W tym momencie mogę odsunąć tę ścianę. To jest bardzo wygodne. Istnieje jeszcze jeden klawisz, który nazywa się V. To jest operacja, która rozcina mesza, ale nie tworzy jakby sensownie wyglądających rozcięć. Czasami się to przydaje do zrobienia dziury w jakiejś ścianie. Ok, tyle na temat trybu edycji. Warto pamiętać, że włącza się go i wyłącza tabem i że w trybie edycji mamy dostęp do wewnętrznych elementów mesza. Możemy je osobno edytować, korzystając z zaznaczenia poszczególnych części.